Czołem ludzie, witajcie serdecznie, jestem Ryuk i zapraszam was na kolejny odcinek infoRyuuKowo. Słuchajcie moi drodzy, bardzo dawno nie było odcinka infoRyuuKowo, więc pora to nadrobić, kurczę, w końcu. Szczególnie, że jest ku temu taka niezła okazja. Z wieloma z was widzę się po raz pierwszy, więc witam was serdecznie też na moim kanale. Dzięki za przyłączenie się, za zostawienie subka i za oglądanie filmików. To właśnie dzięki wam wszystkim w czwartek, jeżeli się nie mylę, na moim liczniku subskrypcji pojawiła się liczba 4000, teraz jest już nas w sumie 4035, ze mną 6 osób w sumie. Także tak, no właśnie to jest ta okazja taka mała, która się przytrafiła, kolejny kamień milowy po prostu zaliczony w historii mojego kanału. 4000 subskrypcji. Nie jest to żadna jakaś tam super okrągła liczba, ale szczerze powiedziawszy spodziewałem się, że dopiero w okolicy świąt Bożego Narodzenia wpadnie te 4000. Natomiast jest już teraz. Teraz mam cichą nadzieję, że do świąt dojdzie 5000. To by było... To jest nierealne moim zdaniem. No ale cóż, zobaczymy, nie? Ogłoszenia parafialne takie dzisiaj troszkę. Przede wszystkim z okazji tych 4000 ja to wrzucę w sobotę. W sobotę 11 listopada, jak widzicie, możecie sobie sprawdzić pod kamerką, która jest godzina, jak to nagrywam. W sobotę to wrzucę z rana. I tak, ogłoszenia następujące są. Dziś, czyli w sobotę, gdzieś w okolicy godziny, myślę, 15:00, chciałbym zaprosić was na streama, troszkę takiego z okazji właśnie tych 4000 subskrypcji. I co będzie grane? Na pewno Cities Skylines, Green Cities, ponieważ to jest taka moja, można powiedzieć, flagowa gra do ogrywania na live'y. Po drugie, myślę, że Fortnite w trybie Battle Royale. I tutaj nie wykluczam grania z widzami, jeżeli macie ochotę pograć w Fortnite'a, bo pytacie się w komentarzach, kiedy będzie Fortnite, kiedy będzie można ze mną zagrać, więc właśnie teraz w sobotę w tego Fortnite'a. No i chciałbym pograć trochę w Need for Speed Payback, jako że podejrzewam większość z was jest tutaj właśnie z powodu Need for Speed'a, no to chciałem pograć w tego Need for Speed'a na żywo. Nie wiem jak to wyjdzie, bo szczerze powiedziawszy nigdy nie grałem w tego typu grę na live'ie, ale myślę, że podołamy. Nie będę rozgrywał fabuły z Need for Speed'a na live'ie, będą to raczej takie powtórki misji pewnych, które już były, plus zakup nowych samochodów, plus tuning tych samochodów. Bo pisaliście różne propozycje samochodów, które można by pokupować. No to porobimy sobie to po prostu na live'ie. I będzie zakup samochodów i ich tuning i sprawdzanie ich potem w terenie, że tak powiem. Może jak starczy czasu to jakiś Star Wars Battlefront w trybie multiplayer, bo mam jeszcze tam te kilka godzin Origin Access, więc chciałbym to wykorzystać i pograć trochę w multi. Również jeżeli macie dostęp do Battlefront 2 już teraz, to zapraszam, możemy pograć razem również na multi. I to by było na tyle z gier, które będą ogrywane na live'ie. Dodatkowo dla zachęty dodam, że będzie jakiś giveaway. Pojawią się klucze do rozdania, mam kilka fajnych gierek, które mogę wam oddać. Więc będzie losowanie tych kluczy na czacie. Także zapraszam, mniej więcej o godzinie 15. To wszystko zależy jeszcze jak tam mi się ułoży wszystko dzisiaj. Więc no, zapraszam was na live'a zdecydowanie. Myślę, że sobie pogramy no dosyć długo, podejrzewam, że tyle gier to z 6 godzin lekko posiedzę. No i co chciałem wam jeszcze powiedzieć, zaprosić was chciałem przede wszystkim do polajkowania mojego fanpage'a na Facebooku, Dlaczego? Ponieważ troszeczkę łatwiej mi się z Wami komunikować na Facebooku, jak czasami jest coś do przekazania, nie wiem, nie mogę wrzucić odcinka, bądź mam jakieś problemy techniczne, no to zapraszam zdecydowanie na Facebooka, bo tam się pojawiają różne ważne rzeczy. Poza tym RyukTV dorobił się kanału Discord, serwer Discord właściwie, na który również serdecznie Was zapraszam. Tak to mniej więcej na razie wygląda. Mamy kilka pokoi głosowych, jest jeden taki główny tekstowy, no i kilka osób już się tutaj nazbierało. Zaproszenie do tego, na tego Discorda i inne potrzebne linki znajdziecie w zakładce informacje. Tutaj macie też mojego Instagrama, mojego Twitcha, z którego troszkę rzadziej korzystam, Twittera, grupę na Facebooku, która troszkę umarła, ale istnieje, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam do dołączenia. I słuchajcie, moi drodzy, kolejna rzecz, to chciałem Wam pokazać coś, co się stało po prostu z moim kanałem w przeciągu ostatniego tygodnia, bo naprawdę pobiliście, właściwie to Wy i trochę ja, bo ja wrzucałem filmiki, Wy je oglądaliście, Wy je łapkowaliście, Wy je komentowaliście i po prostu wszystko. Co się stało na moim kanale w przeciągu ostatniego tygodnia? Tutaj powstał mój kanał, jak widzicie, początki były trudne, potem nie było dużo lepiej, ale powolutku się ta machina kulała. Tutaj jest pierwszy moment przełomowy na moim kanale. O, dokładnie tu, 6-7 listopad. Tutaj była premiera, 2015 rok, to była premiera Anno 2205 i tu po prostu padł pierwszy rekord moich wyświetleń dziennych, 1700. I to jak na tamte czasy było coś dla mnie. Potem bywało lepiej, bywało gorzej, nie było jakoś super szczególnie. No i nadszedł rok ubiegły, wrzesień. Tutaj mamy rekord kolejny pobity, 1788, 24 września. To była premiera Kozaków, jeżeli się nie mylę, 3. I udało się też całkiem ładną widownię zebrać. Tu jest chyba też jeszcze lipiec, nie pamiętam co było w lipcu. Też coś się musiało wydarzyć, że tak fajne wyświetlenia wskoczyły. Tak. No i tutaj mamy grudzień, no w święta wiadomo zawsze jest sporo. Tutaj marzec to była premiera Horizon Zero chyba Dawn, czy coś takiego. Aż nadszedł, kurczę, słuchajcie, sierpień, kiedy to mój kanał został usunięty, więc wielu z Was może o tym nie wiedzieć, ale mojego kanału przez około 5 dni chyba nie było na YouTubie, ponieważ został usunięty za ostrzeżenia. No i nadszedł dzień, słuchajcie, 5 listopad, 6651 wyświetleń w ciągu jednego dnia moich filmików. To jest po prostu... Jak dla mnie to jest coś niesamowitego, bo to jest, kurczę, 4-krotnie więcej niż mój rekord dotychczasowy. No nie 4-krotnie, dajmy na to 3,5-krotnie. Coś koło tego, nie? No i to... No nie wiem w ogóle, nie wiem, powinienem Wam chyba podziękować i oczywiście bardzo Wam dziękuję za tak ogromne wsparcie pod tymi filmikami z Need for Speed Payback. Ogromne wsparcie w postaci wyświetleń, łapek, komentarzy, subskrypcji, bo też w ciągu tygodnia wpadło mi tych subskrypcji chyba z 400. Tak jak mówię, no nie spodziewałem się, że już będzie 4000, a tu pyk, nagle jest, nie? Także dzięki Wam, że jesteście i mam nadzieję, że zostaniecie, że nie pouciekacie i że będziemy się dalej dobrze bawić i toczyć sobie ten kanał do przodu. No bo jak wszyscy w koło powtarzają, to głównie od Was zależy, czy kanał będzie wybity, tak, że tak powiem, wybity czy nie wybity, bo bo to łapki, wyświetlenia i tego typu rzeczy powodują to, że kanał ma coraz więcej subskrypcji i jest dostrzegany po prostu w szerszych kręgach. No, to tyle mojego gadania. Zaprosiłem Was na streama, to jest najważniejsze, będzie stream. Zaprosiłem Was na Facebooka, zaprosiłem Was na Discorda. Możecie okazję pooglądać sobie moją facjatę. Nie za często się to zdarza, ponieważ właściwie zrezygnowałem z kamerki w filmach. Nie pamiętam, w której serii ostatnio była kamerka. Na początku Cities Skylines była kamerka, ale to było bardzo dawno temu. W Burnaucie trochę było kamerki. I to chyba tyle. Także tak. Co by tu jeszcze Wam powiedzieć ciekawego? Chyba nic, chyba tyle chciałem powiedzieć. Żebyście wpadli po prostu jutro, dzisiaj na live'a i się pobawimy po prostu. Będzie fajnie, pogramy, pogadamy. Discord właśnie mniej więcej po to służy, żeby jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam na Discorda. Tam, że tak powiem, najszybciej Wam mogę odpowiedzieć, bo zawsze mam przy sobie telefon, na telefonie mam aplikację Discorda zainstalowaną, więc właściwie niemal w każdym momencie mogę odpowiadać na pytania, jeżeli jesteście zainteresowani. No, jeżeli macie jakieś inne ciekawe rzeczy, których nie wiem, nie chcecie poruszać na Discordzie bądź coś, to tu macie mojego maila i możecie na niego oczywiście jak najbardziej też pisać. Dobra, to chyba tyle, starczy tego mojego 12-minutowego gadania. Trzymajcie się ciepło, miłej soboty, zapraszam na live'a i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!